W miejskich legendach kierowca autobusu najczęściej bije brawo pod koniec jakiejś bohaterskiej akcji pasażera. Tym razem to jemu powinno się bić brawo. Chodzi o konkretną osobę, kierowcę autobusu miejskiego MPK Świdnica, pana Tadeusza Barszcza. Uratował on 3-osobową rodzinę przed piratem drogowym. Kierowca autobusu zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczenia rodziny z dzieckiem. Tuż po zatrzymaniu autobusu kierowca dostawczaka, który stał za nim, rozpoczął manewr omijania, nie zważając na sytuację i tworząc potencjalnie zabójczą sytuację. Pan Tadeusz, baczniej obserwując otoczenie, podjął decyzję i interweniował, blokując tor jazdy krewkiemu kierowcy. Dzięki temu zabezpieczył pieszych. Całość została zarejestrowana przez kamerę autobusu, a materiał został przekazany policji, która teraz ustala okoliczności wydarzenia. Serwis Rankomat.pl dostarczył raport aktywności fotoradarów. Jak wynika z analizy, fotoradary miały pracowity ubiegły rok. Zarejestrowało 66% więcej wykroczeń niż w roku poprzedzającym. W 2019 roku na terenie kraju działało 435 stacjonarnych fotoradarów oraz 29 mobilnych w dyspozycji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Do tej liczby należy dodać także 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 20 kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. W 2019 roku wystawione w Polsce łącznie 717 tysięcy mandatów. Jednak liczba samych wykroczeń wynosi około 1 600 000. Nie każdy odnotowany przypadek kończył się nałożeniem mandatu. Najczęstszym powodem jest brak dokładnego zdjęcia bądź brak pełnej informacji w bazie CEPiK o właścicielu pojazdu. Liderem wykroczeń związanym z prędkością jest Śląsk, a konkretnie miejscowość Kozie Głowy. Odnotowano tam 27 tysięcy wykroczeń. Biura Ruchu Drogowego KGP podało statystyki wypadkowości za ostatni długi weekend. Okazuje się, że liczba wypadków była mniejsza o połowę w stosunku do ubiegłego roku. Doszło do 336 wypadków, zginęły 24 osoby, 396 zostało rannych, zatrzymano także 1869 nietrzeźwych kierowców. Policja podaje, że natężenie ruchu było duże, wypadkowość spadła o ponad połowę. Jednak na tym samym poziomie utrzymała się liczba nietrzeźwych kierowców. W kraju kwitnącej wiśni zanosi się na radykalne kroki w walce z urządzeniami mobilnymi. Władze japońskiego miasta Yamato od lipca chcą wprowadzić zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Jednak zakaz zostanie rozszerzony na ogólne korzystanie z jezdni oraz chodników. Wprowadzanie takich przepisów wynika nie tylko z dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale wpisuje się w politykę prewencji wymierzoną w nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych. Liczba osób uzależnionych ze smartfonów w Japonii stale rośnie. Wiele innych krajów także zaczyna dostrzegać problem, jakim jest korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. Japonia stawia na edukację, jednak nie zamierza poprzestać jedynie na tym. Miejmy nadzieję, że ten problem zostanie również dostrzeżony w kraju nad Wisłą. W Gdańsku powstało pierwsze skrzyżowanie o ruchu okrężnym z pasem ruchu dla rowerzystów. Jest to odważne jak na polskie warunki prawne rozwiązanie inkorporowane prosto z Holandii. Droga dla rowerów, która przebiega wewnątrz skrzyżowania, ma zapewnić większe bezpieczeństwo i komfort rowerzystom. Badania ruchu drogowego wykazały, że takie rozwiązanie na rondach o niższym natężeniu ruchu, jakim jest prowadzenie drogi rowerowej środkiem, poprawia bezpieczeństwo rowerzystów. Gdańscy urzędnicy nie zamierzają poprzestać jedynie na tej realizacji i zamierzają wdrażać więcej takich rozwiązań, dzięki którym drogi staną się równiejsze dla wszystkich.